dole pod wieżą gapią się kapie. Mucha strażaka ugryzła srodze, podskoczył strażak na jednej nodze. Spogląda w dole, gapie zebrani się, w koło rozejrzał się. Orecy pali się. O, szybko zerwali się, pali 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 się. Dom cały w ogniu, zaraz zawal się, pali się, pali, dom pali się. Straż jest gotowa, w ciągu minuty konia prowadzą, konie podkuty. Trzeba zawołać szybko kowala, pożar na dobre już się rozpala. Prędko gdzie kowal, to nie zabawka, dawać sikawkę, gdzie jest sikawka? Zepsuł tą bombą, niełatwa sprawa, woda do beczki, beczka dziurawa. Trudno do każdej beczce się zdarza, który tam prędzej dawać metraża? Zbierać się kiedy haki i liny, bal się w mieście już od godziny, bal się w mieście już od godziny, bal się w mieście. Beczkę zatkali drewnianym czopem, jadą już jadą, pędzą galopem. Przez Sienkiewicza, przez Kolontaja, prosto w aleje 1 maja. Jadą nawrotem rybną browarną, a na browarnej od dymu czarno. To nie przelewki, to nie zabawki, tryska strumieniem woda z sikawki. Biegną sadzacy, rzucają liny, dymninami ciągną drabiny. Włażą do góry, pną się na mury, dną się kierkami, aż lecą wióry. Dną się kierkami, aż lecą wióry, dną się kierkami. Dom cały w ogniu, zaraz zawadzi się. Pali się, pali, pali, pali się. Z całej ulicy ludzie zebrali się. Pali się, pali się, pali się. Tak pracowali dzielni strażacy, że ich zalewał pot podczas pracy. Tak pracowali, że już po chwili pożar stłumili i ugasili. Z ludźmi odbyli krótką rozmowę, wreszcie krzyknęli odjazd gotowy. Michał Bajor, proszę Państwa, w opowieści o pożarze. Przepraszam bardzo, ja wiem, wiem, że sobie zabieram brawa, bardzo przepraszam Panów, ale chciałbym je... Trzy zdania, jeśli pozwoli Wojciech i Krzysztof. Nie. Oczywiście proszę, ale dwa. 28 z kawałkiem lat temu zaczęła się moja przyjaźń w Teatrze Ateneum z Januszem i z jego żoną Olgą, no, z Marysią oczywiście również, czyli za chwilę 30 lat. Dziękuję za te wszystkie lata, prywatne i zawodowe. Bardzo Was kocham. Dziękuję bardzo. Michał Bajor, dziękujemy mi się. Cieszę się, że Państwo zwrócili mu te brawa, które sam sobie zabrał. Proszę Państwa, jeżeli ktoś myśli, że na Piotrusiu Panu i na Metrze kończy się działalność muzykalowa Janusza Stokłosy, to oczywiście ta osoba jest w poważnym błędzie. Oto, drodzy Państwo, musical oparty na
historii, romantycznej historii Roma i Julii, ze słowami Jana Vermeera, wyreżyserowany przez parokrotnie już wspominanego tutaj Janusza Józefowicza, który wystawiony został na warszawskim Torwarze w 2004 roku. I w tym dzisiejszym koncercie znajdzie się piękna i romantyczna piosenka zatytułowana Świetlista noc, a wykonają ją znani już Państwu z tej sceny artyści Teatru Studio Buffo, Jerzy Grzechnik i Natalia Krakowiak. Promień tak jasny jest i pięknie.
Jerzy Grzechnik i Natalia Krakowiak, proszę Państwa. Romeo i Julia. Proszę Państwa, Janusz Stokłosa. Osoba niesłychanie wrażliwa. Wspaniały kompozytor, ale przede wszystkim człowiek teatru. Niesłychanie wrażliwy na literaturę, na tekst. Pomocny reżyserowi. Osoba, która obdarzona jest ogromną wiedzą, erudycją i świadomie tę wiedzę i erudycję wykorzystuje po to, żeby stworzyć barwę, kolor, pomóc innym w budowaniu całego spektaklu. Ale jednocześnie tylko osoba z taką wrażliwością i z tak dobrym gustem może napisać prostą, bardzo piękną piosenkę. Życie. Śpiewa Kasia Groniec. Życie to głupi żart, choć miewa czasem gest, marny gest. Czy miałam kiedyś fart? Zdarzyło się we śnie, na jawie nieco mniej, nieco mniej. Tak chciałam być, tak chciałam lśnić. Chciałam ze światem ładnie grać, lecz świat, znaczone karty zawsze przegrana byłam ja. Tropi mnie lęk, ściga mnie strach. Zaszyć się gdzieś w jakąś noc, zagasić w sobie świat. Cały świat i nie czuć więcej, bo skąd brać na czucie hart? Czy zdołam jeszcze raz, o! Czasem gest, miewa gest. Kasia Groniec. Poprosimy teraz ekran, żeby łaskawie znowu zjechał tutaj przed Państwem. Ponieważ chcemy przypomnieć coś, co naprawdę niezwykle silnie łączy się wspomnieniem z nami, czyli z Krzysztofem i ze mną. I naturalnie z bohaterem wieczoru, z Januszem Stokłosą. Nie wiem, czy powinienem zdradzać to. Popatrzmy, a my za chwilę coś na ten temat powiemy. Dobry wieczór, witamy Państwa. Witamy Państwa w 232 wydaniu programu MDM. Mm.
pokazuje się jakiś samolocik. Operator chyba niewprawny troszeczkę, albo zdenerwowany bardzo. Samolocik bez silniczka. Czyli szybowiec, uwaga, szybowiec podchodzi do lądowania. No trudno powiedzieć, że podchodzi, podlatuje. Podlatuje, tak, do lądowania, ale tak się mówi, wiesz, fachowo. Aha, i fachowo ląduje. Ach, jak pięknie. Osiada jak ważka na murawie. Na łączce. Tak. O. Tu leci pogotowie do niego. Uwaga. Proszę, nie ma żadnej eksplozji. Jest jedna osoba w kabinie. Tak, ta osoba... O! Kto to może być? To nasz gość Janusz Stokłosa, pilot szybowcowy, proszę państwa. Sensacja! Proszę państwa, to rzeczywiście wtedy była sensacja. Ja w to nie wierzyłem. Ja się boję latać. Ja nakłaniałem Jasia, żeby tego nie robił. No minęły lata, Jasiu już jest w tej chwili... Robi jeszcze bardziej. Tak, pilotem Boeingów i różnych innych samolotów pasażerskich czteroosobowych. Czy tam... Ale ważne, proszę państwa, jest nie tylko to, że Janusz lata, a rozpoczynał na oczach naszej kamery, ale że współpracował z wymyślonym przez nas programem telewizyjnym MDM od początku do końca. 7 lat. I jeżeli byśmy państwu opowiedzieli fragmentarycznie choćby o tym, jakie karkołomne zadania wykonywał, bo i ta czołówka, którą wokalizę tutaj śpiewała Kaja, jest dziełem Jasia Stokłosy, ale cała masa... Myśli MDM-u było 490, no w każdym były dwie piosenki, które przygotowywał Jasiu, to już wiadomo, prawda, ile piosenek przygotował w ciągu... A jeszcze jakieś aranżacje ad hoc, a jeszcze tła muzyczne. Ale co najważniejsze, że Janusz był wielką osobowością tego programu, zauważoną przez wszystkich telewidzów w Polsce. I to nie tylko z uwagi na urodę, prawda? Ale ja myślę, że też. Ale i błyskotliwość, brał udział w rozmowach z nami, no po prostu był trzecim prowadzącym i... Do tego jeszcze w przeciwieństwie do nas wrażliwym muzycznie. A ja chciałem jeszcze zakończyć ten fragment i sklamrować go taką anegdotą, czyli czymś, co przeżyłem jako sąsiad i nawiązać do lotnictwa. Otóż ja zadzwoniłem do Jasia rano, no ponieważ miałem do niego jakieś 30 metrów, ale zadzwoniłem, bo jestem dobrze wychowany i mówię, Jasiu, potrzebuję się z tobą natychmiast spotkać. On mówi, dobrze, ale nie wcześniej niż za pół godziny ja przylecę. I za pół godziny przyleciał samolotem, pomachał mi skrzydłami i odleciał. No, to jest jeszcze sprawa poczucia humoru Janusza Stokłosy, na które jestem wrażliwy. Wojtku, twoja kolej. Moja kolej, spoglądam na program, no jesteśmy już za połówką, ale tu przed nami jeszcze parę naprawdę... No, dopiero we wtorek musimy być w Warszawie, także nie... To spokojnie. Proszę państwa, wracamy do programu, bo to było interludium takie niespodziewane. Spektakl. Teatr to również pole działalności Janusza. Spektakl Mistrz i Małgorzata, oczywiście według Buchakowa. W reżyserii Andrzeja Worona, o którym też dzisiaj już wspominaliśmy, wystawiony w Bremer Theater w Bremie. Jeżeli na sali są obywatele niemieccy, to jest u was. Brema. I dlatego zapraszamy na fragment zatytułowany Anno Domini.
Wielkie brawa dla orkiestry. Anno Domini ze spektaklu. Adama Grodzka. Mistrz i Małgorzata. Proszę Państwa, przechodzimy do najnowszej produkcji duetu Stokłosa Józefowicz. Musical Polita. Słowa Agata Miklaszewska. Premiera na warszawskim Torwarze w 2011 roku. Ogromne przedsięwzięcie, niesłychanie skomplikowane technologicznie. Piosenka Smutek z musicalu Polita. Witamy Nataszę Urbańską. Dogonił mnie smutek, za późno był.
Natasza Urbańska, Smutek. Smutek to była, proszę Państwa, piosenka smutna, ponieważ mówiła o smutku. Natomiast w musicalu Polita, i chciałbym, żeby Natasza nie oddalała się jeszcze za bardzo, są również fantastyczne piosenki dynamiczne i przeplatają się z tymi spokojniejszymi. Pozwolą Państwo, że przepleciemy teraz smutek czymś energicznym, a mianowicie utworem Adrenalina. Natasza Urbańska. Jestem zalicą. Słodka. Miałeś mówić więcej. Dłużej. A chcecie już kończyć, no? Przepraszam, ale nie słychać tej odległości, co mówisz. Ale jeżeli to ważne, to prosimy, żebyś powtórzył. Jasiu, jesteś naszym ukochanym kompozytorem. No już słyszałem dzisiaj za dużo. No to, jesteś skromny. Trzeba kostium zmienić, teatr. To tak. Każda nutka, która spływa spod twoich palców, jest dla mnie drogowskazem. Właśnie, ale przy okazji, jak już jest wielokrotnie dzisiaj wymieniana jest z nami Agata Miklaszewska. Kocham cię, Agatko. To jest... Sprawdzę, czekajcie, sprawdzę. Mówcie coś tu. To jest, ale chwileczkę. Nie, no, ja nawet ułożyłem wiersz, jeśli mogę, krótki. No, ja bardzo, trzeci raz proszę, próbuję coś powiedzieć i Jasiu, nic. No. Każda twoja synkopa daje mi kopa. To dawaj następny. Słuchaj, Jasiu, powiem prozą. Jak patrzę na ciebie, to po prostu myślę sobie o tym, o waszym związku z Januszem Józefowiczem. Myślę sobie o Wojtku i o mnie i będę głosował za ustawą o związkach partnerskich. Dobra. W porządku, przyjmujemy, ale powiem coś, co nie wiem, czy was ucieszy, bo... Jeden z tygodników chyba, jakiś taki, nie pamiętam tytuł, uznał z Januszem nas, we dwóch, uwaga, za najdłużej współpracujący, najtrwalszy, o, to jest to słowo, dziękuję bardzo, najtrwalszy duet w show biznesie. Nawet dłużej niż Man z Materną. Sorry, chłopaki. No brawo, brawo panowie. Brawo, no ale jesteście dużo starsi. To prawda. Dobrze, jest Nataszka, jest Natasza. To już nie będę wierszem mówił, szkoda. Powiedz, no powiedz jeszcze jeden. Tak? No na przykład powiem ci, że każde twoje forte to jakbym dostał tortem. Idź do loży. Idę. Wracamy do zapowiedzi, proszę Państwa. Adrenalina z musicalu Polita i Natasza Urbańska. Jestem carycą, władam imperium. Piękna, zalotna, trochę bezczelna. I pewna siebie, zarozumiała i wyzwolona i bardzo śmiała. Może maniery mieć ladacznicy, ale ma godność wielkiej carycy. Jej obojętność to tylko maska. Tak to jest wymysł. I teraz zasnę. Zaczyna, serce mi bije, to mnie zabije. Muszę
jak maszyna. Ruszaj, pędzi tak jak po szynach, senną rozbijam mgłę. Adrenalina, adrenalina, jak się położy, to się zaczyna. Jakiś koszmar to przypomina, to atakuje i denerwuje. Ja nie potrafię spać. Można inaczej, mogę być inna, smutna, liryczna albo niewinna. Mam właściwości kameleona, wymyślę sobie, kim będzie ona. Może bądź trochę ma ulicznicy i w nich odegra rolę carycy. Na ziemię padnie. Natasza Urbańska. Adrenalina. Polita. Zapowiadam, proszę Państwa, teraz nie tylko wspaniałą orkiestrę, o której wielokrotnie już wspominaliśmy dzisiaj. Zapowiadam również chór Muzyka Nova Calisiensis pod dyrekcją Jakuba Tomalaka, który będzie towarzyszył głównemu wykonawcy kolejnego utworu, oczywiście skomponowanego przez Janusza Stokłosę. Psalm 62, psalmy Dawida, tłumaczenie Czesław Miłosz. Utwór z 2006 roku. Śpiewa Janusz Radek. Jedynie Bóg.